Krzysztof Wodarczyk po zwycięskiej walce z Jacobem Fargonim. Krzysztof, gratulacje. To była chyba taka obrona w stylu braci Kliczko. Trzeba było zaliczyć, z tym, że tym razem pretendent był obowiązkowy. Jak najbardziej. Słuszna, trafna uwaga. Dokładnie, no nie można tutaj było inaczej postąpić, jak wyjść zaboksować, po prostu zejść. No, pewna taka formalność, moja żona powiedziała, taki droższy sparring. Były jakieś momenty niepokoju w tej walce? Chwile zagrożenia? Wiesz co, były momenty lenia, o tak powiem szczerze. Były momenty lenia. Tak naprawdę chciałem, znaczy w głowie układałem sobie, żeby go nie zlekceważyć, bo wiadomo, że wszystko się może zdarzyć. To jest tylko boks, tak? I jedno uderzenie może skończyć walkę. Ale no, nie brałem sobie gdzieś tam pod uwagę i myślałem, że będzie jeszcze troszeczkę lżej, że strach go gdzieś tam sparaliżuje. I tak go strach sparaliżował. Pewna obawa, tak, walka, wiadomo, że walka pierwsza była jaka była, druga nie była lekka, zakończyła się w 8 rundzie, no i teraz, że tak powiem, ten pierwszy knockdown, kiedy ten pojawił się, raczej stało się, upadł, to już była pewna formalność, no ja chyba widziałem taką niepewność przy podnoszeniu się, myślałem, że to już wtedy będzie koniec, ale jeszcze wstał, jeszcze poboksowaliśmy. Ulubione słowo Fiodora Łapina ostatnio to jest koncentracja. Często padało przy walkach Artura Szpilki, teraz musiało paść przy twojej, bo nie brakowało tej mobilizacji chyba. Dokładnie, dokładnie. Święte słowa, nie było mobilizacji, nie było takiego zęba, tak? Gdzie wiadomo, że jak pojechałem czy do Greena, czy do Palaciosa, czy do Czakijewa, to trzeba było się spiąć, trzeba było pokazać to coś, tak? I wygrać, po prostu zaboksować, nie można było dać ciała, no. Wiesz, 100% koncentracji, a tutaj jednak ta koncentracja, powiem szczerze, 50%. Ale pokazałeś trochę takiego innego Diablo. Te ręce nie były tak szczelnie, zawsze przy gardzie, ręce opuszczone, troszkę więcej pracy na nogach, troszkę inaczej boksowałeś niezwykle. Dokładnie, troszeczkę inaczej chciałem się pobawić tym boksem, tak? Wiadomo, że zawodnik pozwalał na pewne tak zwaną lekką nonszalancję, więc pozwoliłem sobie na ciut więcej gdzieś tam fantazji, latania troszeczkę z wodów, zejścia, obejścia, więc wszystko wydaje mi się, że no wiesz, kiedyś trzeba to sprawdzić w praktyce, tak, więc gdzieś tam to się sprawdza i wydaje mi się, że jest to też dobry moment do tego, żeby gdzieś to wdrożyć w późniejszych walkach. Trener Łapin jak zwykle znalazł jakieś tam materiał do analiz. Wiesz co, on na samym początku był bardzo i nie było słowa po walce, w ogóle nie zamieniliśmy, ale później po przemyśleniach, że tak powiem, na drugi dzień zupełnie inaczej spojrzał na to, chyba obejrzał, tak mi się wydaje, i że fajnie, że tak wyszło. No chyba należała ci się taka luźniejsza, spokojna walka po tych wszystkich ringowych wojnach, wreszcie nie było horroru z Wodarczykiem. Dokładnie, dokładnie. No, w ogóle niepotrzebna jest moja wypowiedź tutaj do twojego pytania, odpowiedź raczej i... No zgadza się, no taki odpoczynek, taki relaks troszeczkę dłuższy, wiadomo, że też przygotowania były, też były sparingi, też była nerwówka, ale no tak sam powiedziałeś, no spokojniejsza troszeczkę walka, czekamy teraz do lutego, no i później będziemy na pewno na dużo większe wody wchodzić, żeby walkę stoczyć taką naprawdę topową. No właśnie, mówi się o twojej walce w wadze ciężkiej z Albertem Sosnowskim. To taka trochę ciężka wersja Fragomeniego. Nie zabraknie tutaj koncentracji, jeśli do tej walki dojdzie? Nie, ponieważ ja Alberta w ogóle nie lekceważę. Wiem, że Albert potrafi zaskoczyć, potrafi się przygotować. Jest to zupełnie inny zawodnik na sparingach i zupełnie inaczej inny w walce, tak? Wiadomo, że ostatnia walka co boksowo w Wielkiej Brytanii nie poszła po jego myśli, ale myślę, że tutaj będzie miał szansę się pokazać i z innej strony wyskoczyć, tak? Więc myślę, że nie omieszka się przygotować i nie omieszka wygrać. A potem jakbyś miał wybierać, to mówiło się o Czakijewie, Drożdzie, czy unifikacja z kimś z innych mistrzów? Zobaczymy. Jak to, że tak powiem, słowa pewnego kolegi z branży, jak kasa się będzie zgadzać, to będzie wszystko. Dzięki, wesołych świąt, chyba teraz zasłużony odpoczynek. Odpoczynek, no nie za długi, bo raptem półtora, dwa tygodnie maksymalnie, no i bierzemy się do pracy. Pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt.